520 komputerów jest w tej chwili przekazywanych do polskich szkół podstawowych w różnej ilości, bo to szkoły same określały swoje potrzeby, także to jest od parunastu do paru dziesięciu laptopów na każdą szkołę podstawową, publiczną i niepubliczną. Od poniedziałku te laptopy będą w większym stopniu potrzebne, bo wszystkie klasy od 1 do klasy maturalnej przechodzą na zdalne nauczanie ponownie. Jakość tych komputerów pozwoli na trochę bardziej nowoczesne przygotowanie materiałów, bo są to rzeczywiście bardzo dobrze wyposażone komputery i myślę, że będą służyły temu, żeby lekcje zdalne były jeszcze bardziej ciekawe. Zastrzyk takiego sprzętu dla nauczycieli jest bardzo ważny, ponieważ no, pracujemy zdalnie już od kilku miesięcy i jakość takiego sprzętu jest bardzo istotna dla nas, tak? Tym bardziej, że coraz więcej używamy materiałów multimedialnych, typu przesyłamy wideo, pokazujemy zdjęcia. To wszystko wymaga dobrej jakości sprzętu i cieszymy się, że taki sprzęt do nas trafia i na pewno będzie wykorzystany maksymalnie. Używamy tutaj bezpośrednio i połączenie i wideo i audio. Pracujemy z włączonymi kamerami, dzieciaki wypowiadają się online w trakcie zajęć, także tutaj ta nauka, wszystko postawiliśmy na nauczanie zdalnie. Staramy się tak, żeby ta nauka wyglądała tak jak w klasie, z tym, że niestety przed monitorami. Ten projekt obejmuje kwotę ponad 15 milionów i ponad 4 tysięcy komputerów, laptopów, które trafią do szkół i nauczycieli całego województwa. Taki był pomysł w tym okresie pandemicznym i chyba ten rok zakończy się zdalnie. No wymaga sprzętu, wymaga tego, aby nauczyciel miał komfort pracy, tak aby mógł się łączyć z uczniami, aby te połączenie, w szczególności wizualne, było odpowiednie. A wiemy, jak różnie to bywało, jak różnie nauczyciele z tym dosprzętowieniem, w szczególności starsi nauczyciele w domu, wyglądało. Poza tym to zawsze jest koszt i zawsze są to wydatki w budżecie, które no, nauczyciel nie powinien ponosić, bo nie jego winą jest to, że nauczanie tak wygląda. Stąd projekt na początku dla szkół średnich. Teraz uzupełniamy to o wszystkich nauczycieli szkół podstawowych. Jest ich 21. Zostaną wykorzystane już od poniedziałku, ponieważ wchodzimy w kolejny etap nauczania zdalnego dla klas 1-3. W związku z tym jest to idealny moment. Nauczyciele pracujący zdalnie będą mieli udostępnione te komputery. Przekazanie tego sprzętu zaspokoi w pełni potrzeby szkoły w zakresie nauczania zdalnego i wyposażenia nauczycieli w ten sprzęt. Parę programów realizowaliśmy wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w ramach aglomeracji opolskiej jako Opole i teraz mamy program tylko Urzędu Marszałkowskiego. Podsumowując ten rok covidowy, tak go nazwę, czyli od marca do marca, to szkoły, opolskie szkoły, szkoły Opola zostały w całości, jeżeli chodzi o szkoły średnie i podstawowe, to jest liczba ponad 2000 samych laptopów. Nie mówię o innym sprzęcie, o komputerach stacjonarnych, o tabletach graficznych, o wizualizerach. Także tego sprzętu do szkół popłynęło, samych laptopów ponad 2000, także jest to bardzo duże doposażenie zarówno nauczycieli, jak i część laptopów jest użyczona uczniom, bo są takie potrzeby.